Witam serdecznie. Dzisiaj w strefie darmowości mamy Car Mechanic Simulator. Tak. Wersja 2018, więc nie najnowsza, ale za to za darmo. Specjalnie wyszedłem do menu, żeby zobaczyć, czy aby dobrze mówię. Kontynuujemy. Tak, dłuższą chwilę powalczyłem z grą, bo no jakby to powiedzieć, nie jest tutaj to wszystko takie bardzo intuicyjne, trzeba długo dochodzić. Na tutorial niestety wiele nam nie mówi. Najdłużej się zastanawiałem, skąd w ogóle wziąć samochód do naprawy. No cóż, z telefonu dzwonili do nas, tak? Co mamy tam? Katagiri i Katsumoto do naprawy. Hamulce są kiepskie. Przyjmij zlecenie. Tak, Katagiri Katsumoto już tu jest. No nie jest on w najlepszym stanie generalnie, ale ha. Dobra, zobaczmy, co mamy w nim zrobić, bo tu mamy podpowiedź. Mienić moduł ABS, nie bardzo mamy jak naprawiać części, bo nie mamy do tego narzędzi odpowiednich. Po prostu je wymieniamy, ale dobra, nie kończymy zlecenia. Lista części, to jest lista części, dobra. Dobra. No to ustawimy sobie samochód na podnośniku, bo to na pewno będzie nam potrzebne. Podnośnik A, na razie mamy tylko jeden. Tu sobie go włączamy, tu również... A, no jak widać, na szczęście na załączonym obrazku... Gra jest w polskiej wersji językowej, nic nie mówi, nie mówionej, tylko pisanej, ale tu i tak nikt nic nie mówi. No dobra, do góry, nie, moduł ABS-u. Moduł ABS-u wymienia się z tego poziomu. Trzeba by go sobie znaleźć. Aha. Dobra. Moduł ABS-u wygląda jak skrzynka, z której wystają rurki. Module ABS-u, gdzie jesteś? A, to jest pompa ABS z modułem ABS-u. No, chyba tylko moduł mamy wymienić. Sprawdźmy. Moduł ABS. Okej. Klocki hamulcowe i zacisk hamulca, ale tylko jeden tu jest napisany? No tak. Wymieniamy tylko moduł. Dlaczego tak to sprawdzam? No bo może klient nam nie zapłaci, jak mu wymienimy za dużo. Nie wiem, jak to w grze jest. Jeszcze nie próbowałem. Gdzieś on mi uciekł. Moduł ABS-u. Mnóstwo śrubek. Dla ułatwienia dodam, że wystarczy trzymać lewy przycisk i najeżdżać po kolei na śrubki. Nie trzeba w nie celować. Dobra, mamy zdjęty moduł ABS-u. Ponieważ resztę będziemy musieli robić ze spodu, więc po prostu sobie kupię taki moduł w komputerze części. Moduł ABS 700. Tanio nie będzie. O, szanowny kliencie, tanio nie będzie. No nic, ale zakładamy. Z której strony jest łatwiej? Aha, tu przełączamy na tryb montażu. Trafiamy w moduł. Wybieramy, który chcemy założyć. Nie zepsuty przecież. Ok, śrubki.
Znaczy, w rzeczywistości powiem od razu, że nie jest to niestety aż tak proste. No bo nie. Dobra, zamykamy maskę, żeby nam nie walnęła w sufit. Nie walnie, to jest inna sprawa, ale takie przyzwyczajenia pewne można sobie wyrabiać. Auto do góry. No dobra, najpierw musimy ściągnąć wszystkie koła, tak czy owak. Przytrzymujemy po prostu lewy przycisk. Jeżeli coś da się zdemontować, demontujemy. Jeżeli nie, usłyszymy groźne ping. Nie, najpierw pościągam wszystkie koła. Usłyszymy groźne ping. Zawieszenie. Felga. Ej, hello. Felga. Classic. I wtedy nie da się po prostu ściągnąć i podświetla nam się na czerwono, bądź no, pomarańczowo. No, jak zwał, tak zwał kolor. Rzecz, którą musimy zdjąć wcześniej. Opony sportowe nie. Na szczęście, żeby ściągnąć oponę z koła, trzeba iść do maszyny. Nie można tutaj przypadkiem nic odkręcić. Dobra, wychodzimy i demontujemy ostatnie koło. Wiem, że to nie jest porywające, ale nie zawsze w grach trzeba machać mieczem i strzelać. Tak, teraz przejdziemy do układu hamulcowego. Zacisk hamulca. Można przejść w tryb diagnostyczny. Przegląd stanu. Ale nie bardzo mi to coś. Nie bardzo mi to. No nie, no chyba trzeba to po prostu zdemontować i tyle. Klocki hamulcowe. Zobaczmy, co tu mamy. O, mam trochę części z poprzedniej naprawy. Tak, to sobie sprzedamy za dolca. Stary moduł sobie sprzedamy za 70 dolców. Ktoś będzie się cieszył. Dobra, tutaj wszystkie te części w zasadzie są w porządku. Myślę, że można je założyć z powrotem. Nie. O, i tu przechodzimy tryb montażu. Klocki. Stare. I zacisk. Połączony. Moment. Stan. Tak, i stan tłoczka jest ok. Możemy połączyć i zmontować. I ach, koła na razie nie, chociaż można by, ale idziemy do drugiego. Nie, może najpierw wybieramy. Tak. Zacisk ściągamy. Od razu się rozkłada. A, zacisk 1%, słabienki. Zobaczmy. Ale tłoczek jeszcze w porządku. Czyli zacisk sprzedajemy, kupujemy nowy. Kupujemy nowy. Zacisk. A nie, zcisku to na pewno nie będziemy mieli. Zacisk. Ok. Sam zacisk, dobra. Tak?
No idziemy zamontować, zobaczmy, czy to tak zadziała. Wybierzmy tak, tak. Tryb. A jeszcze te klocki zdemontujmy, zobaczmy, jakie one są w stanie. Klocki. Uuu, 11%. Szmelc. No więc nic nie zmontujemy, musimy najpierw kupić klocki. Klocki. Proszę bardzo. Klocki sztuk raz. I idziemy montować. Tak. Tryb montażu. Klocki. Nowki sztuki, proszę bardzo. Zacisk. Tak. Damy stary tłoczek. 70% to jest jeszcze całkiem nieźle. Ok, przekręcamy. Dobrze, i teraz rzućmy okiem na to, czy trafiliśmy. Klocki hamulcowe. Teraz pytanie, co on z tyłu ma? Tarczę? Tarczę. Dobra, może tu któreś klocki są w fatalnym stanie. Dobra, rozbieramy. Zacisk, ściągamy. Te nie wyglądają źle, takie grubaśne są, tylko no to jeszcze o niczym nie świadczy. Klocki hamulcowe 78%. Tutaj w sumie jest w porządku. Możemy od razu to zmontować. Z powrotem klocki. Tak się nie powinno robić, oczywiście powinno się to zmieniać parami, a nie, że tam, ale tutaj, że tak powiem, nasz klient, nasz pań i chciał po budżecie. Znaczy, no powiem tak, gra jest dużo bardziej rozbudowana, z czasem będziemy mieli kupę kasy, będziemy sobie kupować auta na złomie, reperować, sprzedawać i w ogóle będziemy jakimś tam potentatem. Ściągamy klocki. Klocki 11%. Mizernie, mizernie. Tak, klocki sprzedajemy za 2 dolce. Ciekaw jestem, na co to komu. No ale nie. Powtarzam, nasz klient, nasz pan. Klocki, następny kup. Ok, o, zjechałem do kwoty mniejszej niż miałem na początku gry. No cóż, no cóż. Tak, tryb montażu. Klocki. Nowe, proszę bardzo. Takie dęg oznacza chyba, że bez sensu coś zrobiłem, tak? Że założyłem, chciałem założyć to, co już tam jest. No. A zawieszenie możemy, a tryb montażu i możemy chociaż nie, sprawdźmy, czy wszystko zrobione. Tak, no nie będziemy kończyć zlecenia, bo auto jakoś tak póki co nigdzie nie pojedzie, nie? Bo nie ma na czym. Tak jest. Którejś chyba nie dokręciłem, tej na górze. Dobrze. Tryb montażu. Ja mam nadzieję, że sobie zaznaczyłem, którą ściągnąłem. Escape, escape i druga strona.
Dobrze. To tak, ja wiem, że może się wydawać, że jest to nudniejsze niż Farming Simulator. A chyba trudno by było, ale... No, no co kto lubi, no, no co kto lubi naprawdę. Którzy lubią sobie pogrzebać w aucie. Skoro nie mogą sobie pogrzebać w swoim prawdziwym, to proszę bardzo, można sobie tutaj pogrzebać i co? I kończymy zlecenie, tak? Przydałoby się jakieś jazdy testowe albo coś w tym rodzaju. Są, oczywiście są, ale nie na tym etapie. Chociaż, zrobiliśmy hamulce. Oh, damn. Nie mogę jechać na... Nie mogę jechać na tor testowy. O, szkoda, pojeździłbym cudzym autem. Dobra, kończymy zlecenie. Mnóstwo doświadczenia i mnóstwo pieniążków. Czy mamy jakieś następne? A jakże mamy, tylko co oni by tu chcieli? Ej, znowu to samo? A, no to dobra, kończymy odcinek. Ja to oczywiście sobie... nie, bo to jest drugie. Aha. Ale w obydwu wypadkach no, mamy hamulce do roboty. Ach, no nic, dobra. Przypominam tylko, że za darmo do końca, znaczy do przyszłego czwartku, za darmożkę na Epic Games Car Mechanic Simulator 2018. W tym odcinku wszystko. Dzięki za oglądanie.